Witam w Warszawie, panie Patryku. Zanim pan obieca warszawiakom absolutnie wszystko, nie znając do końca ich bolączek, tego czego naprawdę chcą, mam do pana parę pytań. Gdzie jest ustawa reprywatyzacyjna i dlaczego nie poparł pan małej ustawy reprywatyzacyjnej w Sejmie, kiedy była głosowana, a przecież dzięki niej nie musimy już oddawać choćby szkół? No i pytanie, co z tymi setkami milionów złotych, które poszły z funduszu reprywatyzacyjnego na pisowską telewizję? Odzyska je pan od Kurskiego? Czy będzie pan kneblował kulturę niezależną i niepokorną w Warszawie, tak jak próbują to robić pana koledzy? Czy będzie pan wspierał program in vitro, który wprowadzała Platforma Obywatelska? Czy będzie go pan próbował likwidować? Czy będzie pan wspierał NGOsy, bo pana rząd zabiera im finansowanie? Czy będzie pan wspierał NGOsy, które na przykład chcą wprowadzać edukację seksualną? Czy będzie pan wspierał skandaliczną ustawę przygotowaną dla złych deweloperów, która pozwoli budować osiedla mieszkaniowe byle gdzie, w totalnym substandardzie, z pogwałceniem planowania i bez żadnej infrastruktury? Czy będzie pan z tą klasyczną pisowską arogancją zmieniał nazwy ulic, budował pomniki, grodził ulice, przejmował place bez żadnych uzgodnień z warszawiakami? Czy będzie pan traktował warszawiaków tak jak pan i pana koledzy w Opolu, gdzie włączano gminy do Opola wbrew oporowi mieszkańców? Czy będzie pan walczył, żeby obniżać janosikowe, żeby tak duże sumy z warszawskich podatków nie wypływały z naszego miasta? Proste pytanie. Czy będzie pan wspierał Paradę Równości? Czy pan się na niej pokaże? Czy będzie pan dalej uciekał do tego ksenofobicznego języka, który dzieli Polaków, a który charakteryzuje wasze ugrupowanie polityczne? No i co z 11 listopada? Będzie pan maszerował, czy będzie pan biegł na tle faszystowskich, rasistowskich haseł, które nawołują do nienawiści? Czy będzie pan próbował z tym walczyć? Czy będzie pan się starał zdelegalizować ONR? No i rzecz niesłychanie symboliczna. Czy będzie pan wspierał, tak jak do tej pory robiło to miasto Warszawa, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy? Czy będzie pan ją kontestował i zwracał się przeciwko niej, tak jak pan to do tej pory robił?